A jednym jestem w kimonie różowym, na drugim w seledynowym, na trzecim w niebieskim. Niebieskie wygrywa. A może cały dopatrzyli na Ameryce do kręcenia. Proszę bardzo. Kto zaczyna? Kostek jako najstarszy. Która twoja? Nie wiem, ta? Tak, okej. Brian? Która? No to odkrywamy. Czarny przegrywa, czerwony wygrywa. Pierwszy, trzeci, drugi. Okej? Kiedy urodził się Sensei? W 1883 roku. Zmarł? W 1969. Co oznacza ten ideogram? Połączenie, zjednoczenie. Aj. Drugi? Ki to jest duch energii. Trzeci? Do, droga nauczania, sposób, metoda. Co razem brzmi? Aikido. Tachibata, Mayuken, Hidari. Długo pracowałem nad tym, żeby techniki jakoś wyglądały, żeby w ogóle mi się dało. Kiedyś to się cały czas przewracałem o własne nogi. Ale pracowałem, cierpliwość popłaca. Udało mi się w końcu. Dzisiaj jest moje święto. Shodan, pierwszy dan, jest bardzo ważnym egzaminem w wielu sztukach walki, więc jakbym to określił, jest to pierwszy krok, żeby pójść dalej tą drogą, którą się do tej pory szło. Niewiele osób dochodzi do tego momentu, więc to jest, tak jakbym powiedział, taka sprawa bardziej osobista. Jeśli chodzi to o naszych chłopaków, dali z siebie bardzo dużo, ćwiczą już parę lat i naprawdę było widać, że przecierpieli ten egzamin i gratuluję im bardzo. Czekamy na następny egzamin. Yeah, I'm very appreciative to both senseis who saw my exam. They taught me a lot in an incredibly short space of time. I've learned an incredible amount from them, and that's what I'm going to take back. More than a black belt, what I'm going to take back to the Yukon is all the experiences I've learned, all the new techniques I've learned, all the friends I've made, and just it was an amazing experience. The exam, I'm happy with it, but of course I could have done a lot better, because no one's ever perfect, right? But overall, I'm very pleased. So.
7 lat przygotowań, w końcu trzeba było podsumować ten pewien etap, żeby rozpocząć kolejny. To jest właśnie Aikido. Teraz właśnie przystąpiłem do egzaminu na Shodan, który zakończył się pomyślnie. A więc zakończyłem już pewien etap i rozpocząłem kolejny. Fajne wydarzenie w Zielonej Górze, bo trzy osoby zdały na czarne pasy, a myślę, że to spowoduje, że ten poziom będzie coraz bardziej wzrastał, że ci inni, którzy zobaczyli, że no można, to ich tak troszeczkę bardziej zmobilizuje, a sporo osób tam oglądało i im się podobało i widziałem, że też by chcieli. Mam przed nimi długa droga i życzę im powodzenia. Będę robił wszystko, żeby mogli tutaj podejść do tego egzaminu, żeby byli zadowoleni z tego egzaminu. Żeby po egzaminie wiedzieli, że zdali, a nie czekali na to, czy tak, czy nie. No to fajne, bardzo fajne jest uczucie. No i mam nadzieję, że niedługo następne osoby będą próbowały podejść. Będę im robił takie próbne egzaminy, żeby się oswoili z tymi emocjami, bo to jest najważniejsze. Technik można się nauczyć, ale opanowanie emocji to jest najtrudniejsza rzecz. Tego im życzę i mam nadzieję, że niedługo będą następne osoby podchodziły, a mamy kilku takich kandydatów. Muszą jeszcze tylko trochę popracować. Lat ćwiczę już po prostu Aikido. Dwie przerwy, dość długie, bo po 3 lata. Że w sumie 2 razy wracałem po prostu już do Aikido, jakby powiedzmy z powrotem. No uważam, że bardzo fajna sztuka, aczkolwiek bardzo trudna i trzeba poświęcić po prostu temu dużo czasu, żeby osiągnąć jakieś po prostu dobre wyniki. Korzystając z okazji, chciałem podziękować tutaj senseiowi i po prostu osobom z klubu, które przyczyniły się, po prostu pomogły mi przygotować się po prostu do tego egzaminu. Także dziękuję bardzo. Sanki
chwili o to. Hiszpański nagle chciał widzieć. Ja! Starym zwyczajem wyczytuję się tylko tych, którzy zdali. Żeby było krócej zawsze. Krzysztof Dąbrowski. Szóste kilo, brawo! Piotr Pikosz. Pierwszy dan. Krzysiu dostał większe żada. Brian! Pierwszy dan, siódmy. Kostek, pierwszy dan. To jest koniec pewnego krótkiego etapu. Natomiast początek bardzo, bardzo długiego. Końca nie widać. Także sporo osób ćwiczy do momentu, żeby dostać tylko hakamę. Albo zdobyć czarny pas. Znam ich wielu. Natomiast jeżeli się chcemy rozwijać, to musimy mieć świadomość, że to jest tylko początek. Pierwszy dan, czarny pas. To jest stopień kontaktowy. To jest trampolina do odbicia się dalej. Jak będziecie mieli taką świadomość, to będzie dobrze. Odbijcie się od tego czarnego pasa, czego wam życzę.